W jednym z komentarzy dostałam pytanie: Jak często należy dodawać filmy na YouTube? Jak często publikować na YouTube? I odpowiedź brzmi: Tak często, jak jesteś w stanie publikować regularnie, wartościowe, dobrej jakości filmy. I teraz przejdźmy do detali, co mam przez to na myśli. Tak więc słowo klucz w tym sformułowaniu to wartościowe, dobrej jakości filmy. Na tym trzeba się skupić. Jeśli robicie plan na publikację, zastanawiacie się ile filmów nagrać tygodniowo, miesięcznie, to odpowiedzcie sobie na to jedno ważne pytanie. Ile filmów jesteście w stanie przygotować, aby zachować tą zasadę, że będą one wartościowe dla widza oraz będą dobrej jakości na warunki, które aktualnie macie. Regularnie może to oznaczać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czy też raz na miesiąc. Możecie dodawać filmy nawet codziennie, ale jeśli nie spełnią one tych podstawowych parametrów, o których wspomniałam, nie będą wnosić żadnej wartości dla widza, ani nie będą dobrej jakości, no to nawet publikacja codziennie nie dużo wam tu pomoże. Tak więc w pierwszym kroku zastanówcie się, co chcecie nagrywać i ile macie na to czasu. Zróbcie sobie listę wszystkich kroków, jakie musicie wykonać, aby nagrać, aby stworzyć jeden film. Będzie to na przykład research, napisanie skryptu, przygotowanie do nagrania, samo nagranie oraz publikacja. Gdy już będziecie mieć to wszystko przygotowane, to zastanówcie się, ile czasu zajmuje wam przygotowanie właśnie jednego filmu w całości. Może się okazać, że zajmie wam to Kilka godzin, 8-10, a mając dodatkowe zajęcia, typu szkoła, praca, rodzina, różne zajęcia dodatkowe, okaże się, że macie w ciągu tygodnia maksymalnie czas, żeby przygotować jeden dobrej jakości film. Wówczas lepiej publikować co dwa tygodnie, ale dobrej jakości filmy, dobre na Wasze możliwości. Nie porównujcie się tu do topowych kanałów, typu MrBeast czy topowe kanały w Polsce, które mają ogromne budżety, nagrywają filmy od lat. Porównajcie się do kogoś, kto jest na Waszym Poziomie, który jest w zasięgu Waszych możliwości, i starajcie się dogonić go właśnie jakością Waszych filmów. Ja oczywiście jestem zwolenniczką, im więcej, tym lepiej, ale tylko i wyłącznie jeśli te filmy są dobrej jakości i wnoszą jakąś wartość dla widza. Jeśli jesteście w stanie nagrywać, tak jak ja, dwa filmy w tygodniu, to ekstra, ale jeśli macie czas na jeden film w tygodniu albo jeden co dwa tygodnie, czy raz na miesiąc, to też bardzo dobrze. Najważniejsze, to zacząć. I zrobić sobie dobry plan działania, spisać sobie różne pomysły na filmy, zaplanować czas na ich nagrywanie i zawsze być o jeden krok do przodu, zawsze mieć jeden film w zanadrzu, tak aby nie stresować się, że dziś miała być publikacja, a nie wyrabiacie się z przygotowaniem filmu. Nie narzucajcie sobie zbyt dużej presji. Podejdźcie do tego zadaniowo i starajcie się nagrywać jak najlepsze filmy na Wasze aktualne możliwości. W międzyczasie, pomiędzy nagrywaniem, publikacją filmów starajcie się dokształcać. Między innymi na YouTubie. Jest tu mnóstwo darmowych poradników, tutoriali, gdzie możecie na przykład nauczyć się obsługi różnych programów do montowania filmów, nauczyć się jak lepiej występować przed kamerą, jak robić lepsze miniaturki albo jak założyć kanał krok po kroku, czyli to o czym ja uczę. Tu na tym kanale. Na początku zawsze jest dużo energii do działania, która nie zawsze odzwierciedla się w liczbach na naszym kanale. Dlatego, jeśli chcecie być regularni, jeśli chcecie tworzyć kanał na YouTube, to musicie mieć przed sobą jasny cel i do niego dążyć, nie patrząc cały czas tylko i wyłącznie na wyświetlenia. Aby poprawić jakość waszych filmów, zawsze starajcie się mieć jeden film. Do przodu, tak aby nie było tej presji czasowej, że musicie nagrywać film na teraz, na już, tylko macie spokojnie czas na jego przygotowanie i na dobrą edycję. Każdą publikacją starajcie się robić te filmy coraz lepsze. Podpatrujcie topowe kanały zagraniczne polskie i sprawdzajcie co u nich działa, jakie elementy są najfajniejsze i które możecie przenieść na swój kanał, aby wasze filmy były jeszcze lepsze. Tym sposobem będziecie rozwijać swój kanał i budować wokół niego fajną zaangażowaną społeczność, która będzie wracać do was, bo będzie zainteresowana tym, o czym nagrywacie. Jedna z rzeczy, która zdecydowanie pomoże Wam publikować więcej i utrzymać tą regularność, jest nagrywanie kilku filmów na raz. Przygotujcie sobie skrypty, wszystkie potrzebne materiały i zaplanujcie jeden dzień na nagrywanie filmów. Dzięki temu musicie ustawić tylko raz kamerę, aparat, lampy czy też inne elementy, których używacie i nagrać kilka filmów, co zdecydowanie zaoszczędzi Wam czas, niż jakbyście mieli za każdym razem, do każdego nagrania wszystko ustawiać od nowa. Ja tą technikę stosuję na moim kanale i dzięki temu zawsze jestem do przodu z kilkoma filmami, przez co nie stresuję się i mam pewność, że zawsze co tydzień będą dwie publikacje. Jestem ciekawa, jak to wygląda u was. Jakie praktyki stosujecie na co dzień? Dajcie znać w komentarzu. Podzielcie się też ze mną informacją, jak często publikujecie, albo jeśli dopiero planujecie założyć kanał, jak często planujecie publikować. Jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi. Natomiast jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, był dla Was pomocny, to nie zapomnijcie o łapce w górę. To bardzo dużo znaczy dla tego kanału, pomaga w jego rozwoju. Serdecznie polecam też subskrypcję, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A jak włączycie dzwoneczek, to będziecie też dostawać powiadomienia, gdy dodaję nowy film. A na dziś to tyle, cześć i do zobaczenia następnym razem.